Jest godzina wpół do pierwszej, a w to byście nie uwierzyli, gdyby nie to, że jest po prostu jasno. Słońce na horyzoncie. Wylądowaliśmy w Ljungbyhed na Spitsbergenie. Takie widoki, które zapierają tych w piersiach, są nam dostępne od samego początku. Ludzi jest sporo, sporo namiotów. Tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda. Tam dalej to czarne, ten czarny budynek to lotnisko. Tutaj nasza grupa, namioty już rozbite. Nie ugotujemy dzisiaj nic, bo nie mamy jeszcze gazu, który kupimy dopiero jutro. No a tutaj spójrzcie, jest sporo ludzi, którzy przyjechali na Spitsbergen właśnie po to, żeby oddychać, żeby zacząć to piękno, żeby przeżyć taki dzień polarny jak teraz, bo teraz jest środek nocy, w pół do pierwszej w nocy. A my cóż, nam się nie chce spać, no trudno nam uwierzyć, że jest tak późno. Będziemy się zmuszali do snu, będziemy zakrywać oczy, abyśmy mogli zasnąć.